Genealogia stylów motocykli customowych. Motocykle customowe ewoluowały na przestrzeni lat, rozgałęziając się na różnorodne podkategorie, z każdą posiadającą własne charakterystyczne cechy i wpływy. Zrozumienie genealogii stylów motocykli customowych pozwala zobaczyć bogatą różnorodność wśród społeczności motocyklistów. Oto kompleksowe rozbicie. 1. Klasyczny opis. Klasyczne motocykle customowe zachowują oryginalny projekt fabryczny z minimalnymi zmianami. Reprezentują one esencję tradycyjnej estetyki motocykli. Przykłady: Vintage Harley Davidsony, Triumph Bonnevilles. Chopper. Opis. Choppery pojawiły się w latach 60. i 70. wieku, charakteryzując się wydłużonymi przednimi widelecami, rozciągniętymi ramami i często ekstrawaganckimi modyfikacjami. Symbolizują one buntowniczy duch tamtej epoki. Podkategorie: Choppery Old School, Choppery z lat 90., Vintage Motocykle. 3. Bobber. Opis. Bobbery mają uproszczony, minimalistyczny design z obciętymi błotnikami i skróconymi ramami. Podkreślają one prostotę i funkcjonalność. Przykłady: Indian Scout Bobber, Harley Davidson Sportster. Te Cafe Racer. Cafe Racery wywodzą się z Wielkiej Brytanii z lat 50. i 60. XX wieku. Charakteryzują się niską pozycją, tylnymi ustawionymi podnóżkami i minimalistycznym designem. Priorytetem Cafe Racerów jest prędkość i zwinność. Przykłady: Triumph Thruxton, seria Honda CB. 5. Brat Style. Opis. Motocykle w stylu Brat, inspirowane kulturą japońską, posiadają obniżone siedzenia, płaskie kierownice i niestandardowe malowanie. Łączą one estetykę vintage z nowoczesną funkcjonalnością. Przykłady: Yamaha SR4 z Kawasaki Vavo 800. 6. Tracker. Opis. Czerpią inspirację z motocykli wyścigowych na płaskiej nawierzchni. Posiadają wysoko umieszczone wydechy, agresywne opony i często mają surowy wygląd. Przykłady: Harley Davidson XR750, Indian FTR 200. Drag. Dragi są budowane do jazdy na prostej, posiadają mocne silniki, wydłużone wahacze i aerodynamiczne konstrukcje. Doskonale sprawdzają się w wyścigach na ćwierć mili. Przykłady: Suzuki Hayabusa, Kawasaki Ninja, H2R. Bogger. Opis. Baggery to motocykle turystyczne zmodyfikowane z bocznymi sakwami i innymi udogodnieniami do długodystansowych podróży. Priorytetem jest wygoda i pojemność bagażnika. Przy Harley Davidson Electra Glide, Honda Goldwing. Midwest. Customy z Midwestu reprezentują mieszankę różnych stylów, często posiadając wyraziste schematy malowania, szerokie tylne opony i niestandardowe akcesoria. Odzwierciedlają one unikalną regionalną estetykę. Przykłady: motocykle customowe firmy Midwest Motorcycle Company. 10. Chicano. Opis. Motocykle w stylu Chicano czerpią inspirację z kultury meksykańsko-amerykańskiej, posiadając bogate malowidła, chromowane dodatki i często wykorzystują motywy religijne lub kulturowe. Przykłady: motocykle lowrider z niestandardowymi hydraulikami. 11. Modern. Opis. Nowoczesne customy łączą współczesne elementy designu z zaawansowaną technologią. Często posiadają płynne linie, oświetlenie LED i najnowsze podzespoły. Przykłady: indywidualne budowy oparte na nowoczesnych sportowych motocyklach, takich jak Yamaha R1 czy Ducati Panigal. Zrozumienie genealogii stylów motocykli customowych nie tylko podkreśla różnorodność wśród społeczności motocyklistów, ale także odzwierciedla kulturowe i historyczne wpływy, które kształtowały każdy styl na przestrzeni lat. Od buntowniczego ducha chopperów po elegancję nowoczesnych customów, każdy styl oferuje unikalne wyrażenie indywidualności i kreatywności na dwóch kółkach.